Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry słuchaczom. Ten dzień radosny. Mówią, że nie ma, że młodzież wymyśliła takie ładne hasło w tamtym roku, że nie ma wolności bez radości. To ja dedykuję to wszystko, to hasło słuchaczom Radia Opole. A kiedyś mówiło się, nie ma wolności bez solidarności. To też jest, tak było, tak. Natomiast jeszcze jest jedno hasło, może na dzień dzisiejszy, nie ma wolności bez wartości. Jak przebiegała kampania wyborcza 25 lat temu? Pamięta pan, organizował pan wiele. Tak, bo wtedy trzeba sięgnąć do pierwocin, czyli do wielkiego ruchu Solidarności lat 80., czyli sławnego sierpnia 80, kiedy istotnie ruch społeczny Solidarność 10-milionowy, do tego dodać rodziny i kolegów, to był potężny ruch. Mogliśmy powiedzieć, że to naród. Prawie, no oczywiście była część narodu, która nie była. Natomiast stan wojenny rozstrzelał Solidarność i rozstrzelał opozycję w zasadzie, mimo że trwaliśmy przez ten cały okres, ale muszę powiedzieć, że już w roku 87-8 to człowiek już, działacze już czuli zmęczenie, bo to ile można. Natomiast należy jedną rzecz ważną podkreślić, że gdyby nie przetrwała opozycja w stanie wojennym, to byłoby dużo trudniej zorganizować wybory w czerwcu 89 roku. I gdyby nie organizacja, kiedy krajowe władze podziemne Solidarności wezwały do tworzenia tak zwanych komitetów organizacyjnych w zakładach pracy. Może nieszczęśliwa nazwa, ale to była pierwsza... Że się komitet kojarzył. Tak, pierwsza praca podziemnej Solidarności, odtworzenie przynajmniej w części struktur zakładowych Solidarności. I to były te pierwociny. Myśmy już w 88 roku mieli tych komitetów kilkadziesiąt, natomiast zakończyliśmy to u nas w Opolu i w większych ośrodkach tworzeniem międzyzakładowych komitetów organizacyjnych Solidarność i nas to doprowadziło do tego, że mogliśmy na dwa dni przed legalizacją tak zwaną Solidarności, czyli 15 kwietnia 89 roku, odbyć zjazd regionalny Solidarności, wybrać tymczasowe władze oraz rozpocząć już kampanię wyborczą, bo na tym zjeździe w domu katedralnym u świętego Piotra i Pawła również desygnowaliśmy Osmańczyka jednogłośnie jako kandydata na senatora i równocześnie rozpoczęto zjazd, podjął uchwałę o powołaniu Opolskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność, który miał przeprowadzić wybory. Kto wówczas tworzył Opolski Komitet Obywatelski? Wtedy Opolski Komitet Obywatelski tworzyli działacze. Na czele stał Kazimierz Kobiałko. Jego zastępcą byli Janusz Sanocki i Bronisław Wilk oraz wielu innych działaczy reprezentujących rolników indywidualnych, Klub Inteligencji Katolickiej, NZS, który jeszcze wtedy był niezalegalizowany. Także była dosyć duża grupa ludzi i później na podstawie tego, że był ten już komitet obywatelski, rozpoczęły się oddolny ruch tworzenia takichże komitetów w poszczególnych naszych miastach i miasteczkach, a też czasem i na wsi. A kampania na czym polegała? Pewnie tylko na plakatowaniu i na spotkaniach z potencjalnymi wyborcami, ale to nie było takie proste. Kampania polegała przede wszystkim tak, na tym, żeby zorganizować... To trzeba sobie powiedzieć, że towarzysze przy okrągłym stole, którzy nie byli tacy, jak to się teraz przedstawia, że oni tak się koncyliacyjnie zachowali, że oddadzą część władzy. Nie, oni byli pewni, że ta władza będzie należała do nich, że oni te 65% zdobędą i w Senacie też, prawda, będą mieli przewagę, że ta władza mimo wszystko będzie nadal należała do nich, ona zostanie tak troszeczkę zretuszowana. Natomiast istotą było to, że mając takie przekonanie, również nie tak gryzła, że tak powiem, jakby to było w przypadku, gdyby wiedzieli, że trzeba mocno przycisnąć, żeby tą władzę zachować. Czyli bagatelizowali Solidarność. Oni po trosze tak, nie doceniali Solidarność, dlatego ten ruch komitetów obywatelskich, ale też, prawda, Związku Zawodowego Solidarności, który odtwarzaliśmy z wielkim trudem, bo trzeba przyznać, że z tych 270 tysięcy na Opolszczyźnie zostało 45 tysięcy w 90 roku, to taki stan żeśmy osiągnęli i to był najwyższy stan, że to wszystko dało nam możliwość
uchwycenia wszystkich prawie przyczółków na terenie regionu opolskiego i powstania tych powołania tych komitetów, bo to ważne było, żeby to było w terenie. Tu w Opolu to w miarę dobrze funkcjonowało. Natomiast i co było najistotniejsze w tym wszystkim? Że to ludzie przyjeżdżali do Opola, przypomnieli sobie, prawda, swoje czasy, rok 80-81. Nie wszyscy sobie przypomnieli, bo niektórzy nie przypomnieli. Ale część poczuła tamten czas. Ale to był naprawdę autentyczny ruch. To była wspaniała rzecz i to było wtedy, jak dzisiaj patrzę z perspektywy, to było taki autentyczny ruch społeczeństwa obywatelskiego, części społeczeństwa. To dzisiaj mówimy naród, prawda? Naród był bardzo podzielony. Trzeba pamiętać, że 10 milionów nie poszło w ogóle do głosowania. Ileś tam milionów głosowało na listy partyjne, te, prawda, pronowskie. Także to różnie trzeba. Natomiast trzeba oddać ogromny ukłon tym wszystkim, którzy wtedy z takim zaangażowaniem i bezinteresownie, nikt im nie płacił, raczej oni dopłacali do tego interesu. To był autentyczny ruch z potrzeby, ażeby coś zmienić, bo już byliśmy. Polska była już zmęczona generalnie, prawda? Nawet towarzysze byli zmęczeni tym wszystkim. A jak ówczesna władza próbowała przeszkadzać opozycji w kampanii wyborczej? No przede wszystkim władza jedną rzecz sobie zakodowała przy okrągłym stole. To trzeba sobie powiedzieć, bo dzisiaj się mitologizuje okrągły stół. Jedni sobie mówią, że zdrada, drudzy mówią, że to było właśnie ten ogromny gest, prawda, ze strony władzy partyjnej przede wszystkim, że odstąpi kawałek władzy. To tak nie było. Oni byli pewni, że raz, że zachowają władzę, drugi raz, że wyreżyserują tymi wyborami. Przecież 2 miesiące było na kampanię wyborczą. To oni mieli aparat, oni mieli strukturę, oni mieli pieniądze, oni mieli wszystko. Ale Solidarność też miała dostęp do bezpłatnych bloków wyborczych. No, to pierwszy. Tak, to później tak. Były bloki. One myślę, że nie odgrywały takiej większej roli. Głównie, tylko wtedy były media publiczne. Tak, głównie odgrywało rolę właśnie to, że w Warszawie była centrala. To nie była czapka, że tak powiem, jakaś zinstytucjonalizowana. To było normalnie ośrodek, który wspierał ośrodki regionalne plakatami przede wszystkim, organizowaniem tych zdjęć z Wałęsą wszystkich kandydatów, dostarczaniem naklejek. Bardzo, zresztą muszę powiedzieć, że niezwykle udane były te materiały wyborcze, jeżeli chodzi o Warszawę. A myśmy klepali, czym się dało, prawda, na jakichś powielaczach nędznych, gdzie się dało, prawda, na pisaliśmy ściągi, jak głosować i tak dalej. Natomiast ja pamiętam, że przede wszystkim jeździliśmy z młodzieżą studencką. Tutaj ukłon dla tamtych studentów, którzy dzisiaj są już, prawda, dorosłymi ludźmi na różnych miejscach. Bardzo dużo było, prawda, przede wszystkim kobiet, które wspierały nas. To tam Rówcza Praca, to była praca kobiet. Ale nie należy zapominać oczywiście o chłopach, bo chłopie również, prawda, byli bardzo aktywni i to organizowane było właśnie poprzez plakatowanie na terenie województwa, poprzez organizowanie spotkań wyborczych, poprzez to, co było możliwe, prawda, żeby nie dopuścić do tego, żeby zmarginalizowania naszej kampanii wyborczej przez oficjalne kampanie, którą prowadziły czynniki partyjno-rządowe. Czy przemiana ustrojowa sprzed 25 lat nigdy by się nie dokonała bez Solidarności jej milionów członków? To, co zaszczepiono w Polsce w wielkim sierpniu 80 roku i później w wielkim ruchu społecznym Solidarność, gdyby tego nie było, to później nic by nie było, prawda? Ja już powiedziałem, użyłem słowa, rozstrzelano opozycję w stanie wojennym, przetrącono ludziom kręgosłupy, po prostu wielu, też później wyniki, prawda, jak odtwarzaliśmy struktury Solidarności, o tym świadczą, prawda, to. Natomiast bez tego wielkiego ruchu, bez tego, co się działo w sierpniu 80, nigdy nie byłoby, prawda, czerwca 89. Dziś Piotr Duda, szef obecnej Solidarności, napisał list otwarty do członków związku. Ocenił w nim, że oficjalne państwowe obchody 25. rocznicy 4 czerwca 89 roku bez formalnego współudziału Solidarności stają się karykaturalne, pozbawione wewnętrznej siły ducha Solidarności i wolności. No, każdy w demokracji ma prawo wyrazić swoje zdanie. Uważam, jeżeli nie został przewodniczący Solidarności zaproszony przez prezydenta państwa, to jest błąd, ale nie sądzę, żeby tak było, ale być może. Natomiast
w demokracji każdy może zorganizować sobie piękne uroczystości. Także Solidarność. Także Solidarność. I tu mówię w takim momencie dosyć taki ostry w tonie list. No, wydaje mi się, nie jest potrzebny, ponieważ wiemy, że Polska w tej chwili, dzień dzisiejszy, szczególnie i wczorajszy, z udziałem wielu ważnych ludzi z dużej części świata, tak bym to powiedział, bo nie z całego świata, tak często mówią, to jest, trzeba wtedy po prostu pochylić się nad tym ważnym momentem i nie zakłócać go. Gdzie będzie świętował 25-lecie wolności Jan Całka? No dzisiaj rozpoczynam od gościnnego Radia Opole, które tutaj ma duże zasługi, jeżeli chodzi, prawda, o rozbudzanie wszystkiego tego, co jest dobre w tradycji polskiej, szczególnie tej najnowszej. Równocześnie później będę w gimnazjum numer 7 na spotkaniu. Następnie postaram się na parę minut pójść do młodzieży, bo taka tradycja jest, że w staropolskiej piwiarni zbiera się młodzież, prawda, na takim właśnie wewnętrznym chyba happeningu. Ale oni są radośni i to mi się bardzo podoba. To właśnie oni wymyślili to hasło, nie ma... Już nie pamiętają tamtych czasów, tak, ale się z historią. To jest bardzo ważne. A o godzinie 18 są uroczystości organizowane przez Marszałka Województwa Polskiego, Filharmonii Opolskiej, gdzie będą oznaczeni działacze Komitetów Obywatelskich i równocześnie będzie to zakończone koncertem Ewy Bem. Czy po 25 latach mamy społeczeństwo obywatelskie? Budujemy społeczeństwo. Cały czas. Ja jak raz się zajmuję sektorem trzecim. Dlatego pytam. No i to jest dużo dobrych inicjatyw obywatelskich w organizacjach pozarządowych, natomiast te organizacje czasami mnie, że tak powiem, zadziwiają, bo jak ostatnio to mnie zdenerwowało bardzo, prawda, te wybory do Europarlamentu. Pytam się, gdzie był trzeci sektor, skoro 20%, niewielu ich było, ale ja zawsze tak złośliwy trochę jestem, prawda, brać pieniądze to każdy chce, ale żeby jak gdyby oddać troszeczkę od siebie... Choćby pójść na wybory. Tak. No i drugą rzecz, która mnie zawsze denerwuje, to nieobecność społeczności obywatelskiej, nazwijmy to tak, na obchodach, czy to 11 listopada, czy to 3 maja. To mnie się bardzo nie podoba i to zawsze budzi moje wielkie zdziwienie. Że dlaczego? To my wtedy jak gdyby świadczymy, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, czyli również w tym obszarze patriotycznym. Dziękuję bardzo za spotkanie. Jan Całka był moim Państwa gościem. Dziękujemy i świętujemy. Dziękujemy i zachęcamy wszystkim do świętowania. Wszystkich do świętowania.